Więzienny strażnik, którego proporcje ciała świadczyły o wyraźnie przekroczonej normie BMI, wycelował swym spojrzeniem w jednego z osadzonych, i następnie, po rozejrzeniu się dookoła i upewnieniu się, że nikogo innego nie ma w pobliżu, począł doń się zbliżać. Było w tym chodzie coś, czego ów więzień nie znał. Żaden strażnik jeszcze tak do niego nie podchodził twarzy klawisza brakowało charakterystycznej, zimnej obojętności. Ptaszki ćwierkają, że załatwiasz kolegom różne fanty. Tamten nawet nie drgnął, odpowiadał tylko spojrzeniem i była to długa odpowiedź. Może. Zabrzmiało w końcu. Nie może, tylko na pewno. Jest taka limitowana lalka, której nigdzie nie mogę kupić. Ponoć potrafisz załatwić wszystko. Tak, ale na pewno nie topię. A czemu? Bo jesteś strażnikiem. Daj spokój, moja córka ma urodzinę. Serio, potrzebuję tej lalki. Bo cię wydam dyrektorowi. To ja też cię wydam dyrektorowi. Ta rozmowa jest nagrywana na dyktafon. A skąd masz dyktafon? No w końcu potrafię załatwić wszystko. Strażnik rozłożył wyjętą z kieszeni ulotkę. Tak wygląda, załatw mi ją. A co dostanę w zamian? Strażnik zawahał się przez chwilę. W zamian nie powiem dyrektorowi, że masz dyktafon. Chyba sobie żartujesz. Tak naprawdę to należy mi się coś od ciebie. Że niby co? No tak, jestem tu strażnikiem. Moją pracą jest między innymi dbanie o bezpieczeństwo więźniów, a więc również twoje. Tymczasem nic za to od ciebie nie otrzymuję. Mógłbyś okazać mi trochę wdzięczności. Dobra, dobra, załatwię ci tę larkę. Strażnik poklepał więźnia po plecach i w momencie z zawinkla pojawił się inny skazaniec niejaki Larry McLaren. Strażniku, Piers leży nieprzytomny w warsztacie. Pracownik więzienia bez słowa ruszył za McLarenem i do obu dołączył wkrótce pan Otwantów. Mężczyźni znaleźli osadzonego, który wykonywał dotychczas obowiązki sprzątacza w stanie niezupełnie takim, w jakim opisał go McLaren. Ambrose Pears, co prawda leżał, ale nie tyle nieprzytomny, co zwyczajnie martwy, na co bezsprzecznie wskazywał brak pulsu. Przyczyna zgonu była równie oczywista. W niedalekiej odległości od nieboszczyka znajdowały się roztrzaskane części inhalatora. Henry Bolbao nie lubił wstawać później niż reszta rodziny, wówczas bowiem przez cały początek dnia jego umysł oblegało wrażenie, iż coś go ominęło. Tym razem jednak korzystał z przywileju późnowiosennego urlopu, jakim jest dłuższy odpoczynek w łóżku, a także z faktu, iż był sam w domu. Zza okna Bóg uśmiechał się do niego słońcem. Wylegiwanie się nie należało do zwyczajów kapitana policji i wkrótce zaczął się on wiercić. Gdy robiło mu się gorąco odkrywał się, lecz zaraz potem zaczynało mu być zimno, to też na powrót zarzucał na siebie pościen. W końcu tkwiąc między gorącem a zimnem poszedł na kompromis i wyjął jedną nogę na wierzch. Było w sam raz. Jedna z dziećmi była u swojej siostry, a Henry postanowił, że w ostatnich dniach urlopu zajmie się domem. Nie musiał tego robić. Mógł wypoczywać, wiedział jednak, że miłość bez ofiary jest nieposolonym mięsem. Prędko się zepsuje. Anglosasi mawiają, że zasadą małżeństw jest give and take. Bolbao wierzył wyłącznie w give, odkąd usłyszał lata temu od swojego ojca pytania: Kochasz swoją żonę, czy może kochasz siebie swoją żoną? Edna była prosta i zwyczajna, jak Times New Roman, i takie też było ich wspólne życie. Henry wymagał od siebie, a Edna od siebie i niewiele wymagali od siebie nawzajem. Myśli te zmotywowały go do wstania. Wyciągnął drugą nogę, wstawał częściami, następnie odsłonił się cały i przysunął do krawędzi łóżka. Po chwili jednak nogi powróciły do poprzedniej pozycji, a więc chcecie się ze mną siłować. Mruknął do nich, obserwując z zażenowaniem zakalec swoich poczynań. Wtedy zadzwonił telefon. Henry wykorzystał sygnał jako bodziec do natychmiastowego wstania, wygrywając tym samym fortelem potyczkę z dolnymi kończynami. Co tam, Arnoldzie? Ze słuchawki dobywał się niski głos sierżanta Sejnora. Wybacz, że dzwoni, ale mam właśnie trudną sprawę i nie wiem, co robić. Chodzi o zakład karny w Waterscotch. Dzieją się tu dziwne rzeczy. Może mógłbyś się rozejrzeć i podrzucić parę wskazówek. Przy okazji zobaczysz, jak sporo się tu zmieniło. Kapitan postanowił skorzystać z zaproszenia i niedługo po jego otrzymaniu wyjeżdżał samochodem w podpalone słońcem świat. Ludziom z daleka słowa Waterscotch City kojarzyły się z dwoma rzeczami – więzieniem oraz wytwórnią trytytek. Niewielu z nich zdawało sobie jednak sprawę z faktu, że było to jedno i to samo miejsce – Zakład karny w Łotersko, czy bowiem miast dawać więźniom wikt i opierunek z pieniędzy podatników, dawał im zajęcia, by ci sami zapracowywali na jedzenie, a ponadto zasilali budżet państwa. Służyły do tego celu warsztaty, w jakich wyrabiano przede wszystkim wspomniane trytytki. Mając na uwadze ubytki w budżecie spowodowane obniżkami podatków, a także istotną rolę pracy w procesie resocjalizacji, prezydent miasta zaplanował stopniowe przekształcenie więzienia w obóz pracy. Osadzeni nie mieli wylegiwać się za kratami, ale wykonywać fizyczną robotę, tym cięższą im groźniejsze przestępstwa popełnili. Wyjątek stanowiły osoby niepełnosprawne i kobiety, które miały wykonywać znacznie lżejszą pracę. Zakład dzielił się na trzy sektory: do sektora A trafiali kryminaliści, którzy dopuścili się fizycznej krzywdy na drugim człowieku, takiej jak pobicie lub gwałt. W sektorze B o dużo mniejszym rygorze rezydowali złodzieje, oszuści bądź niszczyciele cudzego mienia do sektora C trafiały kobiety. Kapitan Bolbao, choć nikomu o tym nie mówił, nie lubił przebywać w zakładach karnych. Łapiąc przestępców wolał myśleć, że wszystko co dzieje się z nimi potem przebiega jak na należy. Zaobserwowanie przez niego jakichś patologii w systemie sprawiedliwości mogłoby zagrozić tej satysfakcji, którą czuł za każdym razem, gdy udawało mu się rozwiązać sprawę. Dopiero telefon od sierżanta Saylora okazał się być asumptem do przejrzenia się i zbadania tegoż myślenia, było to jak Henry sam skonstatował. Myślenie niedojrzałe, dziwił się sam sobie. Z analizy wyrwał go widok istoty kobietopodobnej, która nosiła na sobie spodnie z dziurami, co świadczyć mogło o trzech rzeczach: albo była biedna, z czym jednak kłóciła się, noszona również przez nią torebka firmy Armani, albo nie dbała, co rzadko, jeśli w ogóle dotyczy kobiet, bądź uległa absurdalnej mocie. Trzecia opcja była najbardziej prawdopodobna i policjantowi przyszło na myśl, że może doczeka się jeszcze w swym życiu mody na dziury w zębach. Jego serdeczny przyjaciel, Ebenezer Raffin, mógłby już teraz być jej trendseterem. W więzieniu nie byłoby najmniej cicho. Wychodząc z samochodu, Bolba słyszał wyraźnie muzykę pogrzebową. To był jeden z wielu oryginalnych pomysłów Morgana Holta, dyrektora owej jednostki penitencjarnej. Jego ulubionym słowem był zapewne wyraz resocjalizacja i Polbao nie zdziwiłby się, gdyby dyrektor poważnie rozważał kiedyś danie tak na imię swojej córce. Rozbrzmiewająca właśnie echem z przestrzennego holu zakładu pieśń religijna stanowiła element planu Holta. Chodziło o zacieśnienie więzi między osadzonymi. Nie mogli oni opuszczać terenu Mamra, to też wykluczona była ich obecność na pogrzebach, w przypadku odejścia któregoś ze współwięźniów. Morgan zorganizował więc amatorską orkiestrę składającą się z uzdolnionych muzycznie i wokalnie skazanych, która korzystając z okazji dawała z siebie wszystko. Dołączali do nich strażnicy i reszta wyrokowców, stojąca teraz rzędami w holu, i owocem były muzyka i śpiew, konkurujące ze sobą na poziom głośności. Henry przypatrywał się temu z ciekawością. Gdyby zamienić ubrania większości ze śpiewających, uznałby to wydarzenie za występ licznego chóru. Było w tym coś podniosłego. Plan Holta działał, nawet jeśli tylko na krótki czas. Na stojącym na środku stoliku znajdowało się zdjęcie zmarłego. Po skończonej uroczystości w oczy kapitana rzuciła się twarz dyrektora, starzejącego się okularnika, który w towarzystwie sierżanta Arnolda i swojej prawej ręki, przełożonego nad klawiszami w sektorze B, Williama Rubina, udawał się po schodach na górę, Bolbao podążył za nimi i wkrótce wszyscy znajdowali się w biurze Holta. – Miło mi się z panem ponownie spotkać, kapitanie Balboa. – Bolbao – poprawił dyrektora kapitan. – A, no tak, Balboa to był ten z Wietnamu. Miło mi pana gościć w tym niezwykłym zakładzie karnym, który mimo swej niezwykłości wciąż pozostaje więzieniem. Czarny chleb, czarna kawa i czarni ludzie. Zażartował Holt, próbując trafić w humorystyczne gusta swojego gościa, lecz zupełnie nie trafiając. Rubina zaśmiał się sztucznie, a detektyw przeszedł do setna. Sierżant wspomniał, że dzieją się tu dziwne rzeczy. Czy ma to związek z człowiekiem, którego zdjęcie stoi na środku holu? Tak, ten mężczyzna to Ambrose Pierce odsiadywał, a raczej odpracowywał wyrok za oszustwa podatkowe. Zmarł w wyniku nieodpartego ataku astmy. Znaleziono go martwego, a tuż przy ciele leżał roztrzaskany inhalator. Czy mógł go po prostu upuścić? Mógł, ale wówczas ktoś musiał potem nadepnąć na przedmiot z dużą siłą. Czyni morderstwo. Na to wygląda. Odciski palców? Z odpowiedzią pospieszył sierżant. Wyłącznie pirsa oraz strażnika, który dostarcza lekarstwa więźniom. Najwyraźniej sprawca popchnął pirsa, gdy ten wyjmował urządzenie podczas ataku astmy, i następnie roztrzaskał je butem. Zostawił astmatyka, by ten się udusił. Gdzie go znaleziono? W warsztacie. Sprzątał tam po pracy skończonej przez innych więźniów. Uprzedzając Twoje pytanie, żadna kamera niczego nie uchwyciła. W sektorze B jest niewiele kamer, o czym właśnie mówiłem, idąc tutaj. Dyrektor poczuł się tknięty tą uwagą. Nasz zakład funkcjonuje dzięki wzajemnemu zaufaniu, oznajmił. Osadzeni w tym sektorze nie należą raczej do ludzi agresywnych, a na wyjątki strażnicy mają oko. Dotychczas nie dochodziło do żadnych poważniejszych incydentów. Od czasu do czasu zdarzy się jakaś kłótnia, rzadziej bójka. Na ogół więźniowie są zbyt zmęczeni pracą, by wzniecać zamieszki. Większość jest zamknięta w celach tylko w nocy. Mają tu dużo swobody. Kto znalazł ciało? Więzień Larry McLaren, wzorowy obywatel. Wzorowy? Kapitan uniósł brwi. Wzorowo donosi na kolegów. Dookreślił Holt. Sierżant wspomniał o dziwnych rzeczach, czy użył liczby mnokiej. Tym razem przemówił Billy Rubina. To już trzeci w tym miesiącu więzień, który się przekręcił w tajemniczych okolicznościach. Pierwszy był zimny. Tak na niego mówiono, bo miał zawsze zimne dłonie. Problemy z krążeniem czy coś... W ogóle były z nim problemy. Nie chciał pracować, nie chciał jeść. Mówił, że nie chce żyć. Posłaliśmy po księdza i psychiatrę i na jakiś czas się polepszyło. Ale potem znów powtarzał, że chce się zabić. Popełnił samobójstwo w celi przy użyciu trytytki. Skąd miał trytytkę? Nie wiadomo. Nie bywał w warsztacie, nie chodził do jadalni, cały czas leżał w celi. Cele są co jakiś czas sprawdzane. Tak samo więźniowie. Co najmniej dwa dni przed samobójstwem nie był w posiadaniu trytytki, chyba że udało mu się ją zakamuflować. Ktoś musiał mu ją dostarczyć, a każdy wiedział o jego depresji. Możliwe, że ta sama osoba, która stoi za dwoma innymi zgonami, wtrącił sierżant. Jak wyglądał drugi w kolejności? Zapytał Bolbao i z wyjaśnieniem pospieszył dyrektor Holt. Borsuk, były pracownik portu, dostał w głowę skrzynką z narzędziami. Spadła na niego w warsztacie. Założyliśmy, że ktoś ją źle położył i był to wypadek, ale teraz po śmierci Pirsa mamy co do tego wątpliwości. Henry pogładził swą brodę. Przypadek samobójcy i astmatyka są szczególnie dziwne. Dlaczego? Ponieważ nie wyglądają jak morderstwa konkretnych osób, raczej przypadkowych, to znaczy co do samej ich tożsamości. Zupełnie jakby ktoś chciał czyjejś śmierci z samej rządzy mordu, że w więzieniu narzędzia ku temu są mocno ograniczone, oprawca wybrał osoby o pewnych słabościach sprzyjających jego choremu pragnieniu, to znaczy osoby o myślach samobójczych i astmatyka. Nie powiesił zimnego, nie pobił tego drugiego na śmierć, nie udusił Piersa, ale podał zimnemu opaskę zaciskową. Położył źle skrzynkę z narzędziami, bądź ją zepchnął i poczekał na odpowiedni moment, gdy Piers dostanie ataku astmy, by zniszczyć jego aparat do inhalacji. Jakby chciał ich śmierci, a jednocześnie nie chciał zanadto brudzić rąk, że tak to ujmę. Co do Borsuka... Wtrącił się znowu Arnold. Tuż po spadnięciu skrzynki nie było nikogo na górze, kto mógłby ją uprzednio zepchnąć. Tak mówią świadkowie. Jednakże, w celowo źle postawioną skrzynkę można niepostrzeżenie rzucić czymś małym, by zachwiała się i spadła. I tak się składa, że przy ciele Borsuka znaleziono monetę. Rozumiem. Czy ofiary coś łączyło? Oczywiście poza przebywaniem w tym samym zakładzie karnym. Borsuk i Pirs byli kiedyś wspólnikami. Razem napadli na bank, jednak w więzieniu nie odzywali się do siebie. Jeśli chodzi o łącznik z zimnym, to nic takiego nie znaleźliśmy, przyznał dyrektor. Różne wyroki, różne przestępstwa, różny wiek. Kompletnie nie wiemy, co robić. Myślałem o wygłoszeniu apelu ze zwrotem do sprawcy, ale to jak obrzucanie landrynkami okopów. Będę z panem szczery, kapitanie Bolapo. Po bezowocnym śledztwie sierżanta Saylora straciłem nadzieję na wyjaśnienie tych śmierci. Kapitan pokręcił głową. Sam fakt istnienia nadziei jest wystarczającym powodem, by ją mieć. Jak rozumiem, w sektorze B nie ma ludzi, których podejrzewalibyście o zadawanie współwięźniom śmierci. Nastąpiła chwila ciszy. Kudłacz rzucił rubina. Nagle powiało w pomieszczeniu chłodem, a przelatujący właśnie owad równie z Nienacka padł martwy. Dyrektor chrząknął. To więzień, z którym mamy trochę problemów. Często wznieca kłótnie, ma mocno wybujałe eko. Jest agresywny, ale głównie werbalnie, choć i z tym ostatnio u niego lepiej. Z początku rzucał mięsem jak wściekły dostawca wętlin, strzelał obelgami bez wyraźnego adresata. Myśleliśmy o tym, żeby go odizolować, ale psychiatra doradził, że pozbawienie go kontaktu z innymi pogorszyłoby jego stan. Zamiast tego zaproponował mu lekcję malowania. Trzeba przyznać, że kudłacz potrafi malować. Jego obrazy wiszą w różnych miejscach więzienia, również w celach, bo kilka z nich podarował współwięźniom. Są jednak dość specyficzne. To już nie jest turpism, ale trupism, ocenił Rubina. Kilka miesięcy temu namalował obraz dla piersa, na którym widnieje duszący się człowiek. Chętnie porozmawiam z tym kudłaczem, powiedział kapitan. Ostrzegam, kapitanie Balbo. To nie dość, że szaleniec to w dodatku artysta. Odparł Holt, po czym ruszył przed siebie, a tuż za nim podreptał przełożony klawisze. Przed oczami wyobraźni Henrego stanął tymczasem piesek jego siostrzenicy, nierozstający się na krok ze swoją panią i energicznie merdający ogonkiem. W drodze funkcjonariusze obejrzeli obrazy wspomnianego. Ich kroki stawiane w przestrzennym holu odbijały się głośnym echem, konkurując z wyraźnymi krzykami dochodzącymi z jednego z korytarza. Spojrzenie Holta w stronę kapitana powiedziało wszystko. Autorem krzyków był właśnie Kunłacz. Kto pozwolił ci ruszać moje dzieło? Nie masz szacunku dla sztuki? Barczysty i wysoki brodaty mężczyzna z kucykiem stał z zaciśniętymi pięściami naprzeciw koleki. Widziałem wszystkie twoje obrazy. Nie sądziłem, że dno ma tyle poziomów. Pier Brosa malował ładniej od ciebie, a nie był człowiekiem. Co tu się dzieje? Przekładnie zajął się sprawą Rubina. W drugim facecie policjanci rozpoznali Roberta Minera. Chciałem coś napisać na kartce, ale nie miałem na czym jej położyć, żeby była w miarę twarda powierzchnia. Zdjąłem więc obrazek tego wariata wisiał w mojej ceni, sam mi go dał a teraz się burzy że robię z nim co mi się podoba za kogo on się uważa ten z poczerwieniał na twarzy za kogo się uważam jestem synem potęgi ojcem zagłoty matką trawiącego ognia wujkiem końca świata kuzynem trzęsienia ziemi dziadkiem piorunów prawnukiem wielkiego potopu Masz gdzieś narysowane drzewo genealogiczne? Drżejcie, ludziska, klękajcie narody, zdychaj cywilizacjo. Rozleję waszą hemoglobinę na okoliczne skały, które będą wielbić moje imię. Co złego, to ja wykopię was poza elipsę, owinę was naleśnikiem śmierci, zaleję maślanką destrukcji. Zgniotę was jak gotowane kartofle i ubiję jak śmietane. Millerowi na te słowa zaburczało w brzuchu. To jakiś marketing wirusowy. Ciąg dziwacznego dialogu przerwał Rubina, zwracając się do Milera. Po prostu powieś obraz z powrotem. Ale przecież to rozkaz. Miller wszedł do swojej celi i uczynił jak mu polecono. Kudłacz wyraźnie się uspokoił. Czemu zawsze malujesz śmierć? zapytał kapitan. Monotematyczność dzieł świadczy o autentyzmie przekazu artysty. Człowiek, który pisze o bardzo wielu rzeczach, nie pisze o sobie. Tak też jest z malarzami. Jeden z twoich obrazów przedstawia duszącego się człowieka, który wygląda jak niedawno zmarły Ambrose Pierce. Pierce na moim obrazie dusi się, bo był astmatykiem. Poza tym to metafora. Jego ręce skierowane są w stronę zakratowanego okna. Chce zaczerpnąć powietrza wolności. Rozumiem, jak Pirs zareagował na twój malunek? Był zaskoczony, że go namalowałem. Podziękował mi i powiesił obraz w swojej ceni. A czemu pan pyta? Sądzicie, że to ja potrzaskałem mu inhalator. Wziąwszy pod uwagę twoje zachowanie, Pierce był w porządku, ale widziałem kiedyś jak kłócił się z borsukiem. Myślę, że to Pierce zrzucił na niego skrzynkę. Czy wiesz o co mogli się kłócić? O nieudany napad, przez który się tu znaleźli. Oskarżali się nawzajem, że to przez drugiego obaj trafili do kicia. Byli jak ogień i woda, plus i minus, ananas i pizza. W stronę rozmówców podbiegł jeden z więźniów, którym okazał się inny znajomy przestępca. Larry McLaren. Stary Pit leży martwy pod schodami. Obwieścił, do końca korytarza prowadził dziwny zakręt. Kreska znaku zapytania skończona w dole pod schodami bezwzględną kropką ciała starego Pita. Wszystko wskazuje na to, że przewrócił się na schodach. Ocenił sierżant albo ktoś go popchnął. Kapitan zakończył obserwację i skierował wzrok na McLarena. Czy dobrze kojarzę, że również ty zgłosiłeś śmierć Pisa? Tak. Czy Pit miał jakichś wrogów? A skąd to sympatyczny, starszy pan był? Grałem z nim czasami w szachy. Co ciekawe, uważał, że choć był przestępcą, to został zamknięty za przestępstwo, którego nie popełnił. Pod wieczór życia mówił mało. Czy łączyło go coś z piersem, borsukiem i Zimnym? Tym razem pytanie skierowane zostało w stronę Holta. Nic, odparł tamten wzruszając ramionami. Proponuję zebrać wszystkie informacje, jakie mamy na temat ofiar w jedno miejsce i przejść nad nimi po kolei, zasugerował sierżant. Może wtedy coś zauważymy. Spotkało się to z westchnieniem dyrektora. Na tę podróż nie pomoże aviomarin. W biurze dyrektora Arnold Saylor wykorzystał tablice na kółkach i kolorowe markery do rozrysowania dziwacznych diagramów, które w jego opinii miały pomóc rozjaśnić sytuację. Dyrektor tymczasem potrząsał zdjętym trzewikiem, co miało zaszczyt wpaść panu do buta. Towarzyszył mu bini rubina Bolbao przypomniał sobie trola z gumisiów. Holt zajęty był myśleniem o tym, że powinien zaostrzyć rygor w sektorze, nim kolejną odmierzającą czas żywota klepsydra, zastąpi klepsydra wywieszona na tablicy ogłoszeń. Może jest więcej niż jeden sprawca, zasugerował sierżant. Może to różne sprawy. Masz jakąś teorię na ten temat? Mogło być na przykład tak, że Pirs zabił Borsuka z zemsty za nieudany napad, a potem Pirsa zabił przyjaciel Borsuka z zemsty za jego zabicie. Rubina potarł odruchowo ręką czoło, choć nie było na nim potu. Może podznajdował się wewnątrz. To brzmi jak jakiś ciąg zemsty. Teraz ktoś inny zamorduje mordercę Starego Pita w ramach zemsty za jego zamordowanie. Bolbao pokręcił głową. Nie, panowie, zwróćcie uwagę na to, że wszystkie ofiary były, że tak to ujmę bliskie śmierci. Zimne miał myśli samobójcze. Borsuk pracował w miejscu, nad którym były ciężkie skrzynki Piers miał astmę, a stary Pit był stary. Sprawca wybiera słabszych osobników. Holt zabrzmiał niczym lektor filmu przyrodniczego. Ale kto to taki? Ci więźniowie to prości ludzie są. Niezbyt inteligentni. Gdyby było inaczej, nie byliby w więzieniu. W swoim przedwięziennym życiu kierowali się prostą zasadą: robimy łup i bierzemy łup. Ja mówię, że to kunłacz rzucił nieoczekiwanie Bini Rubina. Gdy znaleziono starego Pita, przebywał z nami. A, faktycznie. Nie mógłbym być detektywem. Wybaczcie panowie na chwilę, ale muszę odpisać na sms -a. Jestem bardzo żonaty. Nie wiem, czy to w czymś pomoże, kapitanie Bulbul, ale stary Pit miał na plecach wytatuowaną rybę i literę HMJ. Nie kojarzymy czegoś takiego spośród gangsterskich znaków. Ja również, odparł funkcjonariusz. To raczej bez znaczenia. Sierżant był innego zdania. Ryba to jest to. Co? No to, że pit miał wytatulowaną rybę, a ryby pływają w morzu, a po morzu pływają statki, a statki cumują w portach, a borsuk pracował w porcie. Czyli mamy już jakąś łączność. Kulik rozpędzonych myśli zerwał się z nienacka i uderzył w zaspa. To bez sensu, Arnolcia. Wiem, kapitanie, szukam sensu gdzie mogę. Dwie ostatnie ofiary popełniły ten sam błąd. Przed wyruszeniem w drogę nie zebrały drużyny. Tak, panie Holt sugeruje, aby osoby starsze, chore i bardziej podatne na potencjalne ataki bądź wypadki zostały objęte większą ochroną. Panie Rubina, słyszy pan? Zwiększy pan kontrolę i ochronę i zawziętość i w ogóle. Tak, tak, będziemy czujni. Rozkażę moim ludziom to, co zaproponował sierżant. Sam zaś będę śledził McLarena, bo jest naszym jedynym podejrzanym i łącznikiem Pita i Pirsa, gdyż zgłosił ich śmierć. Holt popatrzył na swego podwładnego z lekkim powątpiewaniem. Pan, panie Rubina, będzie śledził. Pańska tusza znacząco umniejsza skuteczność wszelkiego kamuflażu. Nie, żebym pana obrażał, jestem po prostu brutalnie szczery. Tak jest, zatem ograniczę się do zwiększenia kontroli i ochrony i zawziętości i w ogóle. Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na to, że obecność kudłacza przy nas w czasie znalezienia ciała starego Pita przez narego McLarena wcale nie oznacza, że nikogo nie zamordował. Sierżant popatrzył na rozrysowane na tablicy schemat, próbując się po sobie odczytać. Czy tylko ja gubię się w tych wszystkich nazwiskach i pseudonimach? Zapytał, ale brak odpowiedzi sugerował odpowiedź twierdzącą. Borsuki Pirs się kłócili. kudłacz i Pirs się lubili. Czy kudłacz mógł zabić borsuka za zabicie pirsa? Bolbao się zaśmiał. Nie mógł, bo Borsuk zmarł wcześniej. A, no tak. Holt spojrzał z niedowierzaniem na Arnolda. Widzę, że srogo brakuje panu inteligencji, sierżancie. Nie, żebym pana obraszał. Jestem po prostu brutalnie szczery. Liczę na pańską pomoc, kapitanie Bleble. Ja muszę zająć się pracą. Proszę mnie więc teraz zostawić w biurze samego. Strażnicy byli czujniejsi, zwiększono kontrolę nad więźniami, ochronę, zawziętości w ogóle, ograniczając swobodę przemieszczania się po terenie zakładu. Zamykano cele wczesnymi wieczorami, ponadto więźniowie nie mogli odtąd pokonywać większych odległości samotnie lub, jak to określił Rubina, włóczyć się po więzieniu krótce po zakładzie niosły się echem pieśni za duszę starego Pita. Po zakończonej uroczystości spora część osadzonych ruszyła w stronę jadalni, gdzie Larry McLaren i Harold O'Brien wydawali przygotowany uprzednio posiłek. Obok stanowiska pełniących rolę kucharzy więźniów zasiadł Billy Rubina. Spróbujcie nam tu teraz umierać. Mamy was wszystkich na oku. Cały czas was pilnujemy, mówiła w jego głosie czuć było gorecz. Nie nudzi to pana? Zapytywał McLaren z uśmiechem na twarzy. – To nie jest ważne. Przypisano mi odpowiedzialne zadanie, od którego wiele zależy. Prawie zasypiam. Może przygotujemy coś Panu na ożywienie. Byłbym wdzięczny. McLaren i O'Brien odeszli w głąb kuchni, znikając strażnikowi z oczu. Poważnie chcesz mu coś upichcić? Zapytał ten drugi. Ba, i to coś specjalnego. Weź garnek, przyrządzimy mu obiad, jakiego nie zapomni. Ogień i woda, niezwykłe połączenie, z którego powstaje dobra zupa co tam zostało w spiżarce? McLaren podał Haroldowi zgniły ser. Ser jest tym lepszy i intensywniejszy jego aromat? Jest coś jeszcze? Znalazłem starą śmierdzącą skarpetę. Mój ojciec takie nosił. Przypomnienie rodzinnego domu stanowi ważny element kuchni. Przypomniało mi się, znalazłem dzisiaj na podłodze monetę. To z pewnością wzbogaci smak. Nie zapomnij dodać jeszcze tego, a co to jest? Właśnie nie wiem, nie można zapomnieć o równie istotnym elemencie zaskoczenia. O'Brien, zachęcony do własnej inicjatywy, wrzucił do garnka stojącą z jakiegoś powodu na półce obok dziecięcą zabawkę. Smaki dzieciństwa to chwyta najwybredniejszych smakoszy. Widziałeś film Ratatuj? W jadalni, do której docierały z kuchni coraz bardziej egzotyczne zapachy, atmosfera znagła zrobiła się wyjątkowo napięta. Zaczęło się od tego, że odnoszący talerz Miller natknął się na kudłacza i spojrzał mu prosto w oczy. Tamten nie odpowiedział tym samym, bo miał zesa: Mam nadzieję, że podziwiasz moje dzieło. Dziękuję ci za ten obraz. Ilekroć na niego spojrzę, przypominam sobie, że to więzienie nie jest jednak wcale takie brzydkie. Proszę, odparł kudłacz, ewidentnie nie rozumiejąc żartu. Jestem w trakcie malowania kolejnego i jak skończę, dam go do twojej ceni. Zaraz jak to dasz, bez mojego pozwolenia? Prawdziwa sztuka nie potrzebuje pozwolenia na swoją obecność. Powiedział kudłacz z dumą w głosie, prawdopodobnie cytując któregoś z aforystów, Myślę, że prawdziwy artysta szanuje zdanie tych, którym jego sztuka się nie podoba. Jeśli myślisz, że myślisz, to źle myślisz, bo nie myślisz. Jak na artystę masz dość mały zasób słownictwa. Owszem, mam mały zasób słów, bo wystarczy mi jedna głoska, żebyś stał się głuchy. I co, nic mi na to nie odparujesz? Poziom twojej inteligencji nie pozwoli ci nawet zrozumieć tej obelki. Jakiej obelki? No właśnie. Jesteś mocny w gębie, ale nie na tyle, by nie zamknęła jej moja pięść. Wygląd twojej twarzy świadczy o tym, iż połowę bicia mam już za sobą. Tak? Tak. Może to z powodu skwaszonej miny, którą mam, czując ból na sam widok Twoich zębów, narażonych na zmiany pogody. Zaraz poczujesz ból na widok swoich zębów na ziemi. Gadanie, gadanie. Jedyną dobrą rzeczą, jaką robisz, jest ciągłe garbienie się. Zmniejszasz dzięki temu rozmiar Twojej brzydoty. Dobrze, że ty się nie garbisz. Łatwiejszy cel. Kłótnia eskalowała, a Billy Rubina kończył właśnie konsumować przygotowaną specjalnie dla niego zupkę. – I jak, panie strażniku? – zapytał z ciekawości McLaren. – Nie jest to z pewnością najlepsza rzecz, jaką w życiu jadłem, ale gotujecie zdecydowanie lepiej od mojej żony. – Swoją drogą, znacie taki żart, co krzyczy Pokemon na widok bufetu? McLaren miał właśnie odpowiedzieć, że nie wie, gdy jego uwagę zwróciła kłótnia kudłacza z Minerem, jaka przeszła do rękoczynów. Zostaw go! krzyknął któryś z wyrokowców i po chwili jeden po drugim więźniowie przemieniali stołówkę arenę. Dołączyli również McLaren i O'Brien. Spokój! Rozejść się! Krzyczał Rubina z wyciągniętą gumową pałką, zbliżając się dziarskim krokiem do zaaferowanej chaotyczną bójką grupy osadzonych. Siadać, bo będę tuc na oślep. Kilku posłuchało, reszta próbowała odciągnąć od siebie skłóconych kolegów. Od pewnego momentu wszyscy po kolei nagle ustawali. Na podłodze leżał młody, chudy więzień z brzytwą między żebrami. Nie przeszedł. Zakomunikował Rubina, wszedłszy do biura dyrektora. Morderca wykorzystał chaos związany z bójką w stołówce. Wszyscy byli tak bardzo zajęci odciąganiem Millera od kudłacza, że nie spostrzegli, jak któryś spośród współwięźniów śmiertelnie ugodził Brajena. Holt pokiwał głową. Nie pomogło zwiększenie kontroli i ochrony i zawziętości oznajmił gorzko. I w ogóle, dodał Rubina. Kapitanie Bulbasaur, byliśmy w kropce, a teraz jesteśmy w dwukropku. Na brzytwie żadnych odcisków palców. Sprawca pewnie użył serwetki lub chusteczki. Bulba milczał. Sierżant przyglądał się tablicy, jeszcze bardziej pokreślonej aniżeli przed śmiercią O'Briena. Rubina odezwał się. Po co ktoś miałby ich mordować? Jeżeli sprawca nie jest kudłaczem, znaczy się wariatem, to jaki ma w tym wszystkim cel? Możliwe, że się tego po prostu nie dowiemy, westchnął dyrektor. I znów kolejna uroczystość. Jak tak dalej pójdzie, to więźniowie zaczną komponować własne pieśni. Może sprawcą jest ktoś, kto ma obsesję na punkcie muzyki? Wystrzelił sugestię Rubina. Jedyną szansą na realizowanie jego pasji są uroczystości po śmierci więźniów. Morduje ich więc, żeby poćwiczyć śpiewanie. Rozśmieszyło to sierżanta. To nijak nie zawęża kręgu podejrzanych. Trochę zwęża. Tak. Tak, nie wszyscy bowiem więźniowie uczestniczą w uroczystościach. Wcześniej sporządzone są listy. Ci, którzy nie chcą brać udziału, są zamykani na ten czas w swoich celach. Mogę zobaczyć te listy? Zapytał znienacka kapitan. Oczywiście, momencik. Holt dokonał krótkiej kwerendy w głębokich szufladach, które wyglądały jak pomniejszone wersje tych wysuwanych stołów, co to znajdują się w prosektoriach. Proszę. To kilka ostatnich list osób, które zostały w celach. Sporządzamy je dla lepszej organizacji. Spisów biorących udział nie ma sensu tworzyć, bo to zdecydowana większość osadzonych. Bolbao przeglądał kartki z uwagą. Kilka nazwisk się powtarza. Może nie lubią pogrzebów, albo są niewierzący. Nie pytamy ich o powody. Czy jest już lista na najbliższą uroczystość? jest w trakcie sporządzania. Chciałbym dostać jej kopię wraz z kopiami czterech poprzednich oraz pozwolenie na sprawdzenie cel osób niebiorących biorących udziału w uroczystości w czasie, gdy ta będzie miała miejsce. Pan Rubina się tym zajmie, prawda? Tak jest. Głos więźniów i strażników połączony z muzyką amatorskiej orkiestry niósł się z holu po całym zakładzie. Słuchając tak pięknych pieśni religijnych, można się było poczuć dzieckiem siedzącym na kolanach Boga Ojca. Jestem, panowie. Zakomunikował Bini Rubina, trzymając w jednej ręce kartkę, a w drugiej pęk klucze. Dyrektor do nas nie dołączy, zapytał sierżant. Stwierdził, że jego nieobecność na uroczystości mogłaby zostać źle odebrana przez więźniów. Gdzie idziemy? Kapitan Bolbao udzielił natychmiastowej odpowiedzi. Sprawdzimy cele osób, które w nich zostały po kolei z listy. Dobrze. Policjanci szli w ciszy za klawiszem i ustawali na moment, gdy Rubina wyczytywał imię i nazwisko kolejnego rezydenta. Jan Sterop, robotnik z Polski, próbował przejechać wózkiem widłowym swojego szefa, po tym, jak tamten odmówił mu przedłużenia umowy. Skazany podniósł głowę znad poduszki, ale zupełnie zdziwiony obchodem, ułożył ją po chwili z powrotem. A tutaj kolejny z Polski, Sidło Roman, tym razem pisarz harlekinów. Dopuścił się licznych plagiatów. Swoją drogą to brat słynnej historyczki Agnieszki Memno. Panowie mijali kolejne cele osób z listy, aż w końcu natrafili na jedną pustą. W tej celi jest Timothy Tucker, z tym, że go nie ma. Dziwne, musiał nastąpić jakiś błąd. Może zmienił zdanie i w ostatniej chwili wyraził chęć wzięcia udziału w uroczystości, ale nie uwzględniono tego na liście. Muszę to sprawdzić. Sprawdzę, czy jest w cholu. Bolbao zatrzymał klawisza. Proszę otworzyć celę, chcę ją obejrzeć. Proszę. Kapitan wyjął z kieszeni kopię poprzednich list. Timothy Tucker. Jego nazwisko powtarza się na każdej liście. Rubina zostawił policjantów samych, stojących naprzeciwko pustej ceni. Ma obraz od kudłacza. Dobrze, że autor go nie widzi, bo wisi krzywo. Zażartował sierżant. Kapitan bez słowa podszedł do ściany. Oglądałeś kiedyś skazanych na szałszank? Zapytał. Chyba nie sądzisz, że Bolbao zdjął obraz. Dziura w ścianie była wystarczająco duża, by się przez nią przeczągać. Tunel wyjaśnił Henry, jak gdyby było to potrzebne. Jan Sterop z uwagą, przysłuchiwał się temu, co opowiadał mu Robert Miller na więziennym placu. Jak wiesz, w cholu jest takie echo, że wystarczy tupnąć nogą i niesie się po korytarzach. Tucker, robiąc podkop, musiał się przedrzeć pod cholem, a wszelki hałas z jego strony by go zdracił. Musiał więc czymś przysłonić swój hałas, to znaczy większym hałasem. Potrzebował do tego głośnej muzyki pogrzebowej przyczynią się więc do śmierci naszych kolegów, by podczas uroczystości pozostać w swojej celi i następnie dalej kopać? To ci historia. Spadły pierwsze krople deszczu, więc ja spadam. Niewielki wertykalnie, a czy duży poziomo strażnik więzienny podszedł do stojącego teraz samotnie steropa. Zgłaszam reklamację. Reklamację? Czego? Tej lalki, którą mi załatwiłeś, masz ją przeprogramować. To nie tak. Po prostu schowałem do niej dyktafon. Po co? Nie chciałem lalki z dyktafonem. Ale chciałeś lalkę, a ja nie chciałem dyktafonu. Bałem się, że mimo wszystko na mnie naskarżesz. Wolałem nie ryzykować. Mogłeś mi go dać osobno, a nie umieszczać w środku lalki. Ona miała po naciśnięciu mówić, mamo a nie przemawiać moim głosem, bo cię wydam dyrektorowi. Ależ strażniku teraz talalka jest jeszcze bardziej limitowana, dokładnie do jednej sztuki, zaśmiał się sterop. Moja córka dopiero niedawno nauczyła się mówić i teraz wita swojego ojca słowami, że mnie wyda dyrektorowi. Masz to naprawić. Bo jak nie, to co? Wydasz mnie dyrektorowi? Autor opowiadania Michał Sprytus-Wanigura. Czytał Kwady Koniecznie zajrzyjcie na stronę autora. Link w opisie. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z., Wiktor Walczak, Alastor. Wojti262, Milki Rainbow, Tomasz Kowalewski, Krzysztof Kozak-Śnęsak, Stary Trześwe, Creepy Bani, Magiczna Basia, Tomi Lee Jones, Dominik Polak, Adam Janasek, Mrs. Line 97 Adrian Masłowski, Iguro Obanaj, Czarna Polololo, Alex TV, Mateusz salak, polisz sosycz, Jurek ziejko, Azza Leonie B, XXK capiitbunix. Kasieńka, Maciek dwukropek D oraz Magda Grzegorzewicz. Do usłyszenia.